No i chyba był mały cud, cud muzyczny, bo to zespół Soja, który niebawem pojawi się w studiu, czyli Gosia Gąsior, Michał Zielonka i Olek Gruszka. No i utwór, który znają już Państwo, jeżeli przynajmniej słuchali wczorajszego wydania Listy Przebojów Radia Bemowo FM i dzisiaj słuchali nas Państwo w ciągu dnia, mieli Państwo okazję usłyszeć właśnie ten utwór Bez Słów. Gdzie jesteś? No i są, zdarzył się cud, tak jak w pierwszym utworze, który słyszeliśmy w tej drugiej godzinie muzykamentów, bo oto pojawił się zespół Soja, czyli Gosia Gąsior i Olek Gruszka. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszamy za opóźnienie, natomiast no niestety deszcz spowodował jakąś histerię zbiorową u kierowców warszawskich i niestety ponad godzinę zajął mi dojazd. No i na, jak słuchacze muzykamentów pewnie zauważyli, nie jest to pierwszy artysta, który tłumaczył się ze swojego spóźnienia spowodowanego korkami. Zdarza się to nagminnie. Póki co tłumaczy Was management dosyć poważnie. Marta, serdecznie się pozdrawiamy. Padło tutaj polubowne rozwiązanie problemu na niwie towarzyskiej. Ja mam sugestię osobistą. Jeżeli będzie złota płyta, to ją chcę u siebie w domu. Dobrze. Dobrze? Dobrze. Dobrze. No to słuchajcie, no zespół jest świeżynką, bo to styczeń 2012, czyli bieżący rok. Wy się już znacie troszeczkę dłużej, ale jak to się stało, że powstała Soja? Faktycznie leżałeś przed telewizorem, zobaczyłeś dziewczynę podobną do Gosi i pomyślałeś, żeby do Gosi zadzwonić? Po starej znajomości? Nie. To nie tak. Miałem zespół, mam do dzisiaj jeszcze, tylko nieco kuleje, grający taki no, mocniejszy, znacznie mocniejszy. Mówisz o Indeed? Yes. Natomiast no, zachciało mi się grać czego innego, troszeczkę takich właśnie bardziej lajtowych klimatów i przypadkiem jakimś mi się przypomniało, że przecież jest taka jedna Gosza o kręconych włosach i tak sobie do niej zadzwoniłem z głupia Francja, jak to się mówi. I kurczę, ile? 3 tygodnie później mieliśmy 10 numerów zrobionych. No proszę. Bardzo szybki strzał, szybkie nagrania, stało się samo. To ja się spytam, jak długo się nie widzieliście, może tak, artystycznie? A my to się spotkaliśmy za pierwszym razem z 2 lata temu, rok temu? Tak, jakoś tak. Tak wakacyjnie pamiętam, tak, że bo to Gosia wyglądało. Przyszła na przesłuchania właśnie do Indeed. Aha. Ale no, nie ten klimat? Nie ten głos... Nie do tej muzy po prostu. Mhm. No natomiast tutaj pasuje jak ulał. Tu pasuje jak ulał. No słyszeliśmy, co to się dzieje w tej muzyce. To taki pop rock. Ja mam jedno bardzo silne skojarzenie i nie odbierajcie tego, broń Boże, jako atak na siebie, ale pierwsze skojarzenie, słuchając głosu Gosi i waszego grania, to jest zespół The Boogie Town. Nie wiem, czy znacie w ogóle zespół The Boogie Town. Ja znam. To fajnie, no. No oni dobrze generalnie mieć dobre też, wzorce, no. No, jak najbardziej. Ja myślę, że grupa Boogie Town tutaj pod tym względem może być wyznacznikiem. Poza tym to podobna chyba nisza stylistyczna poniekąd no dla tak. Was. Ostatnio słyszałem od swojego kolegi, że bardzo mu przypominasz i z wyglądu, i z głosu wokalistkę zespołu Leningrad. Auć. No. No. Ponoć mają nową dziewuchę, która dokładnie tak samo śpiewa i tak samo wygląda. Już cię kopiują, widzisz? No ja przeglądając zdjęcia i wszelkie materiały promocyjne, które dotarły do mnie, to przeglądając się wam wszystkim, to Gosia mi bardziej szła w, że tak powiem, w stronę Nightwisha, jeśli chodzi o entourage. Natomiast wy rzeczywiście macie proweniencję mocniejszego grania. No tak to jest. Były już utwory Cud, Bez Słów, Oddana Chmurom, Dajmy Szansę i Gdzie Jesteś. 24, 26, 33, 53, jeżeli macie pytania do zespołu Soja, to piszcie. Ja chciałem zapytać o utwór, który jest w propozycji do listy przebojów Radia Bemowo FM, który też już wybrzmiał, o którym już wspominaliśmy, czyli utwór Bez Słów, bo tam zagrał Tomek Ragaboj-Osiecki. Wy się znacie już, znaliście się już wcześniej? Kiedyś on odwiedził, bo to jest kumpel mojej żony, Marty, z jednego miasta, bodajże z jednej uczelni, z Rybnika. Więc wszystko się nas, zgadza, tak. On do nas kiedyś przyszedł po prostu na gorzałę się poznać, a
oczywiście rozmowa nie mogła się potoczyć innym torem, tylko torem muzycznym i się dowiedziałem właśnie na jakichś cudownych w ogóle instrumentach on wygrywa. Tomek jest multiinstrumentalistą, tak. Przede wszystkim specjalizuje się w indyjskich klimatach tak. Sitar, Dilruba. I szczerze to najpierw było tak, że najpierw powstał pomysł zagrania piosenki na sitarze, a dopiero potem powstało bez słów. Widziałem Tomka też w tym materiale promocyjnym, bo będą aż dwa klipy, tak? I do Bez Słów, i do Oddana Chmurą, tak? Tak. I kiedy te klipy będą? Dziś w nocy. Poważnie, będą gdzieś tam wrzucone u was na stronę? Na razie będzie jeden, bo kończy się montować. Mhm. Firma Magogo, czyli Tomek Niedzielko, nam to zrobił po raz już tam kolejny. I tak się dogadaliśmy po prostu, że kręcąc jeden, tak z rozpędu sobie zrobiliśmy drugi, bo czemu nie? No pewnie, ucięliście koszty i tak dalej, wszystko było fajnie. Ale generalnie trzeba zacząć od rzeczy podstawowej, bo to, że jest muzyka, to jest fajnie, ale gdzie ona była nagrywana? Bo do tego nie dotarłem. Była nagrywana w zaśmieconej sali prób. Gdzie? Na Śnieżnej. Aha. Tam, gdzie sale ma hej. A, to ta słynna sala, tak? Ta słynna, tak. Tam jest pole Lady Punka. Tam jest deserter chyba jeszcze. Deserter tam siedzi, tak. Nie w tym samym pomieszczeniu, tylko drzwi naprzeciwko, ale bębny... Takie zagłębie próbujących, tak? Tak. Zagłębie rozpusty ogólnie rzecz biorąc. Ale bębny, wszystkie gitary, basy nagrywaliśmy tamże, na laptopa. Ty za to odpowiadałeś, czy ktoś inny? Mła. Ty. Więc te wszystkie ścieżki to twoje dzieło, ty byłeś realizatorem, panem i bogiem dźwięku w tym momencie, a oprócz tego obsługujesz bas w zespole. Jest. No nie jeden. Nie jeden? Nie. Cztery sztuki. Cztery sztuki. Ale nie naraz. Różnostrunowe wnioskuję, tak? Wszystkie po pięć strun. Ojej, no to takim kornem trochę leci, takim numetalem. Ja uwielbiam taki sound. A jak on się spełnia właśnie w takiej estetyce poprokowej? Słyszałeś przed chwilą. Znaczy, tam słychać ten groove, ale ja myślę, że on jest trochę tak wytłumiony mimo wszystko. Troszeczkę spuściłeś z tonu, bo generalnie basy pięciostrunowe to jest mięcho. Nie można było go niskie rejestry i tak dalej. Tak właśnie częstotliwościować jak w kornie, bo by po prostu ta muzyka zabijała, a ona ma leczyć złe stany, wiesz. No tak naprawdę, tak chyba jest właściwie z muzyką grupy Soja. I chciałem was jeszcze zapytać o utwór To Nie Tak, bo w tym paku muzycznym, który dostałem od was, znalazły się dwie wersje. Jak tak osłuchałem się z nimi, to jedna jest słusznie podpisana violin, bo tam jest solówka Małgosi na skrzypcach, z tego co wywnioskowałem. Natomiast druga jest taką delikatną gitarką. To nie jest gitarka, tylko to jest piano Rhodes. To jest Rhodes? Yeah. Ale tak słuchając tego, no to tam jest pustka po prostu, przynajmniej jak ja z tym słuchałem. Właśnie dlatego zdaje się, że zostawimy jako oficjalną wersję, tą wersję ze skrzypcami. No ona, przyznaję, ona jest lepsza. No, ponieważ tam kolega klawiszowiec miał zagrać solo i zagrał to solo, natomiast właśnie ta barwa spowodowała jakieś takie rozmycie. No nie jest to taka solówka typowa, tak? Czytelna, różne dźwięki, tylko on raczej to zagrał takie solo jak Knopfler czasami bardzo uwielbia robić, po prostu zagrał solo akordami. Tak. Ja chciałem jeszcze zapytać, czy to były skrzypce elektryczne? Tak, to była Yamaha, moja ukochana elektryczna. Nie, poprawialiśmy później przecież. Akurat w tym utworze nie poprawialiśmy. W tym nie. No znaczy tak. Idealne wszystko, elektrycznie podbite wszystko i tak dalej od razu, jak Vanessa May, tak? Yes. Tak. Można tak powiedzieć. No dobrze, to słuchamy. To Nie Tak w wersji violin z solówką zespół Soja, a do rozmowy wracamy za minut 3. To Nie Tak w wersji violinowej. W ogóle tekst tego utworu jest taki dosyć specyficzny. Fajna historia. Skąd to się wzięło? W ogóle kto odpowiada za teksty w zespole? Olek. Potroszę wszyscy. Znaczy no nie, ja teraz... wnoszę poprawki i teraz aktualnie piszę teksty do dwóch nowych piosenek, ale generalnie wszystkie przemyślenia filozoficzne należą do Olka. Czyli to ty jesteś mentorem, to jesteś bogiem w tym zespole. Wiesz co, jesteś takim reznorem tego zespołu. Miałem taki dwu czy trzytygodniowy okres po prostu, gdzie i dźwięki, i teksty się po prostu wylały, no. Z ciebie? Tak. Strumień świadomości?
Trzeba to było potem po prostu pociechać i obrobić? Popychałem je czymś, wiesz. A. Aż tak trzeba było. Nie no, świruję. Taki czas po prostu był, no. I faktycznie tych numerów takich sam to zrobiłem ile? 8? W ciągu tam 2 tygodni. Po prostu się stały, no i tyle.